Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska w naszym programie Czas na Informacje Dnia. Zapraszam. Stopa bezrobocia według szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wyniosła w listopadzie 8,2%. To dokładnie tyle samo, co w październiku. Wysłuchajmy fragmentu konferencji prasowej minister Elżbiety Rafalskiej. Liczba osób bezrobotnych też na koniec listopada, bo o tym terminie mówimy, wyniosła 1 314 tysięcy osób i są to dane, które otrzymaliśmy z powiatowych urzędów pracy. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych o 13 tysięcy osób i ten wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie miał miejsce w 12 województwach, w największym stopniu w lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim, a liczba osób bezrobotnych w końcu listopada była o 215 tysięcy niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tak, proszę Państwa, bywa, że w okresie jesienno-zimowym kończą się prace sezonowe, stąd są częste spadki bezrobocia. U nas nie ma tego spadku. U nas bezrobocie utrzymało się na poziomie październikowym, więc to jest dobra ocena sytuacji na rynku pracy. Z czym to się również wiąże? To, że to bezrobocie utrzymało się, a nie ma dalszego spadku. Otóż powracający do bezrobocia po zakończeniu umów na czas określony, zakończenie prac sezonowych chociażby w takich branżach jak budownictwo, leśnictwo, ale na pewno też turystyka i jest końcówka roku. W związku z tym jest zakończenie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Ale mamy też województwa, w których był spadek bezrobocia i do tych województw należy województwo łódzkie, gdzie w porównaniu do poprzedniego miesiąca bezrobocie spadło o 1,1 punktu procentowego. W 7 województwach dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim bezrobocie utrzymało się na takim samym poziomie. Najniższą stopę bezrobocia mamy tak jak do tej pory w Wielkopolsce, nie wynosi ona 5%, a najwyższa też tak jak do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim. Dziś rano przeprowadzono ekshumację dwóch osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na cmentarzu wojskowym na Powązkach ekshumowano byłego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotra Nurowskiego. Z kolei w Tyńcu Janinę Natusiewicz-Mirer, byłą sybiraczkę. Trumna ekshumowanej dziś rano na Powązkach osoby, czyli prawdopodobnie Piotra Nurowskiego, ma trafić do jednego z zakładów medycyny sądowej. Tam zostaną pobrane próbki do badań DNA histopatologicznych, toksykologicznych i fizykochemicznych. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok oraz tomografia, która posłuży do określenia obrażeń i przyczyny śmierci. Ekshumację przeprowadzono dziś także na cmentarzu opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Spoczywa tam Janina Natusiewicz-Mirer, była sybiraczka, historyk sztuki i archeolog, działaczka opozycji. Joanna Natusiewicz-Mirer przyjaźniła się z Anną Walentynowicz, towarzyszyła jej w podróżach i podczas uroczystości patriotycznych. Wspólnie założyły Fundację Promocji Sztuki Sakralnej. Była to już 8. ekshumacja przeprowadzona w tym roku w śledztwie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wcześniej ekshumowano ciała sekretarza Generalnego Związku Sybiraków Edwarda Duchnowskiego, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandra Szczygły, wiceministra kultury Tomasza Merty, przewodniczącego Komitetu Katyńskiego Stefana Melaka oraz pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Rząd omówi dziś projekt nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych oraz projekt o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Projekt noweli ustawy o rzecznikach patentowych ma na celu uregulowanie kwestii stosowania stawek minimalnych przez rzeczników patentowych. Rozwiązania zostały przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. Wszystko to na skutek zarzutów Komisji Europejskiej, która twierdzi, że ustalenie stawek minimalnych za działalność rzeczników patentowych ogranicza swobody przepływu usługodawców. Stanowi także przeszkodę dla swobody świadczenia usług, utrudnia dostęp do usług rzecznika patentowego wszystkim przedsiębiorcom i ochronę ich interesów. Ministerstwo rezygnuje więc ze stawek minimalnych. Ponadto rząd premier Beaty Szydło zajmie się pakietem wierzycielskim, także autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i wytworzyć nowe narzędzia dla wierzycieli. Ministrowie przyjrzą się także propozycjom nowelizacji postępowania administracyjnego wchodzącego w skład 100 zmian dla firm. Ofiary katastrofy smoleńskiej w wielu miastach doczekały się pomników, ulic czy rond. Ogromne problemy z upamiętnieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy generała Andrzeja Błasika są w Poznaniu. Dlaczego tak się dzieje? Jakie środowiska sprzeciwiają się zmianie nazw ulic? Czy jest szansa na to, że Poznań doczeka się ulicy generała Błasika? Sprawdzał nasz reporter. Poznań, osiedle Głuszyna. To tu mieści się krótka ulica prowadząca do bramy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Dziś jej nazwa to Silniki. Poznańscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą zmienić nazwę ulicy na Aleję generała Błasika. Proponujemy zmianę nazwy ulicy Silniki, czyli ulicy, która jest bezadresowa, która nie wymaga dodatkowych kosztów związanych z wymianą ewentualnych dokumentów, dowodów rejestracyjnych itd., ponieważ nikt tam nie mieszka. Droga, która miałaby mieć za patrona generała Błasika, prowadzi do poznańskiej bazy lotniczej. Generał spędził w niej dużą część swojego życia. Co więcej, mieszkał po sąsiedzku na osiedlu Głuszyna. Dodatkowo są więc przesłanki lokalne, aby uhonorować w ten sposób generała Błasika. Inicjatywa nazwania ulicy prowadzącej do bazy lotniczej w Krzesinach jego imieniem wyszła ze środowiska wojskowego, ze strony lotników z Krzesin. Tłumaczy Przemysław Aleksandrowicz, radny Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, rządząca w Poznaniu Platforma Obywatelska inicjatywie radnych Prawa i Sprawiedliwości nie mówi nie. Platforma nie ma w tej chwili jeszcze jednego stanowiska i raczej nie będzie miała. Znaczy, zdania są podzielone, a klub radny Platformy w takich sprawach dyscypliny nigdy nie wprowadza, więc każdy radny będzie głosował zgodnie z tak zwanym własnym sumieniem. Wyjaśnia Tomasz Lipiński, radny Platformy Obywatelskiej. Kto więc sprzeciwia się inicjatywie radnych Prawa i Sprawiedliwości? Związani z lewicą osiedlowi radni z Głuszyna tłumaczą w dość kuriozalny sposób, że generał w okresie, kiedy dowodził bazą, nie pojawił się na osiedlu i nie współpracował z radą osiedla. Przypominają, że ulica Silniki istnieje od czasów wojny i ludzie przyzwyczaili się do tej nazwy. Tymczasem rok temu podobne problemy mieli pomysłodawcy nazwania jednej z ulic Poznania imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dodatkowo, tak jak generał Błasik, prezydent Lech Kaczyński zginął na służbie w katastrofie smoleńskiej. Również w tym przypadku inicjatywa zmiany ulicy Roosevelta na Kaczyńskiego spotkała się ze sprzeciwem. Tej propozycji na razie oficjalnie nie ma. To było w luźnych rozmowach. Konkretnego projektu uchwały nie ma. Wymiguje się od odpowiedzi Tomasz Lipiński z Platformy Obywatelskiej. Tak jak na Głuszynie, także i w tej kwestii zaprotestowali radni osiedlowi. Dlaczego? Wyjaśnia Przemysław Aleksandrowicz, poznański radny Prawa i Sprawiedliwości. Ci, którzy są przeciwnikami rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie do końca dla mnie zrozumiałych przyczyn, jakby tą swoją niechęć do rządzącej partii przenoszą na ofiary tej katastrofy, czy na sposób uczczenia ofiar tej katastrofy. Zarówno prezydent Lech Kaczyński, jak i generał Andrzej Błasik zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Była to największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach polskich sił powietrznych. Prezydent spotkał się wczoraj z mieszkańcami Łęcznej w województwie lubelskim. Andrzej Duda zapowiedział, że celem jest, by Polakom opłacało się zostać w Polsce, a nie wyjeżdżać poza granice kraju. Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie podpisze ustawę emerytalną. Prezydent Andrzej Duda mówił, że najważniejsze jest obecnie to, by doprowadzić nasz kraj do takiego stanu, aby żyło się w nim lepiej, by Polacy nie musieli emigrować. Chciałbym, żebyśmy Polskę doprowadzili do takiego stanu, że większość ludzi w Polsce powie: bardziej mi się opłaca zostać tutaj, bo mogę się tutaj realizować. Może nie zarobię tak dobrze, jak gdybym to samo robił w Anglii czy w Niemczech, tak? Ale to już są zupełnie przyzwoite warunki, które zapewniają mi takie przyzwoite życie, w którym nie muszę się martwić o swój byt.
To jest ten cel zasadniczy. Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie podpisze ustawę obniżającą wiek emerytalny. Było to jedno ze zobowiązań prezydenta z kampanii wyborczej. Obecnie reforma jest przygotowana i przeanalizowana. Rozmawiałem kilkakrotnie i z panią premier, i rozmawiałem kilkakrotnie z panią prezes ZUS na ten temat. Ta reforma jest przygotowana, jest przeanalizowana. I proszę Państwa, projekt ustawy został uchwalony i zostanie przeze mnie w najbliższym czasie ta ustawa podpisana. Ustawa przewiduje obniżenie od 1 października 2017 roku wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Prezydent nawiązał również do przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy edukacji. Chciałbym, proszę Państwa, żeby te zmiany, które realizujemy w systemie edukacji, także były dobrymi zmianami. Ja cały czas prowadzę konsultacje w tej kwestii. Ja będę się jeszcze w tej sprawie spotykał i z panią premier, i z panią minister. Ja już także przeprowadziłem rozmowy, choćby z panem premierem Glińskim. I będę te rozmowy kontynuował. Zgodnie z rządowymi projektami ustaw, w miejsce obecnie istniejących typów szkół mają się pojawić 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Zmiany mają być wprowadzane od przyszłego roku. Minister Mariusz Błaszczak odwiedził województwo zachodniopomorskie. W 6-tysięcznej miejscowości Dygowo wziął udział w ponownym otwarciu posterunku policji. W Szczecinie podsumował dotychczasowe efekty działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Posterunek policji w Dygowie, mimo niezadowolenia miejscowych mieszkańców, zlikwidowano w 2006 roku. Na cel odbudowania jednostki gmina przeznaczyła około 260 tysięcy złotych. W ponownym otwarciu posterunku udział wziął minister Mariusz Błaszczak. Następnie szef MSWiA udał się do Szczecina, gdzie za pomoc osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym nagrodził 2 uczennice 12 liceum ogólnokształcącego. Przed chwilą nagradzałem 2 dziewczyny, które skutecznie pomogły w sytuacji wypadku drogowego. Chciałem też serdecznie pogratulować rodzicom, bo wspaniale wychowali swoje córki. W trakcie spotkania z funkcjonariuszami policji oraz dzielnicowymi z województwa zachodniopomorskiego Mariusz Błaszczak podsumował dotychczasowe efekty działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Współpraca ze społeczeństwem to klucz do sukcesu. To warunek sine qua non zapewnienia bezpieczeństwa. A więc o to chodzi. To jest istotą. To jest istotą mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Budowanie zaufania między mieszkańcami a policją. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nie jedyna inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mająca służyć poprawie bezpieczeństwa. Resort planuje także modernizację polskich służb mundurowych. Na ten cel przeznaczonych zostanie w sumie ponad 9 miliardów złotych. Duże nakłady finansowe są niezbędne, aby skutecznie walczyć między innymi z cyberprzestępczością, wskazuje były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Policji dr Roman Marzec. Wchodzimy w aspekt zwalczania cyberprzestępczości, która wymaga posiadania doskonałego sprzętu informatycznego i to jest coś, co wymaga pewnie najpilniejszych zakupów. Program modernizacji służb mundurowych wzorowany jest na ustawie przyjętej przez rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku. Zakłada między innymi wymianę sprzętu i wyposażenia, a także wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy. Były już minister spraw wewnętrznych Francji Bernard Cazeneuve został mianowany nowym premierem tego kraju. Na stanowisku zastąpi Manuela Valsa, który będzie ubiegał się o fotel prezydenta kraju. Do zmian dojdzie także we Włoszech, gdzie do dymisji poda się premier, ale dopiero po uchwaleniu budżetu, czyli prawdopodobnie w piątek. Ustąpienie z funkcji premiera Matteo Renziego to reakcja na wynik niedzielnego referendum. Zmiany proponowane przez premiera odrzuciło około 60% Włochów. Premier Włoch udał się wczoraj dwukrotnie do Pałacu Prezydenckiego na rozmowę z Sergio Mattarellą. W nocie wydanej przez pałac po wieczornej rozmowie podano, że premier zakomunikował głowie państwa, iż uważa za niemożliwe kontynuowanie pracy rządu i wyraził zamiar złożenia dymisji. Prezydent uznał jednak, że konieczne jest zakończenie prac nad ustawą budżetową i uniknięcie ryzyka działań prowizorycznych. Dlatego prezydent poprosił premiera, aby wstrzymał się z dymisją do czasu wykonania tych zadań, a wszystko wskazuje na to, że prace nad budżetem zakończą się w piątek.
Decyzja Renziego o dymisji to reakcja na niedzielne referendum. Zmiany w konstytucji proponowane przez Matteo Renziego odrzuciło około 60% Włochów. Chciałem zredukować wiele miejsc w polityce włoskiej, w tym w Senacie i samorządach wojewódzkich, ale nie udało się. Włoska opozycja, która nawoływała do odrzucenia rządowych zmian w konstytucji, domaga się teraz rozpisania przedterminowych wyborów. Taki scenariusz wydaje się być mało prawdopodobny. Komentatorzy przewidują, że prezydent misję kierowania gabinetem powierzy obecnemu ministrowi finansów, Pier Carlo Padoanowi. I to już wszystkie wiadomości w południowym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę przyjemnego popołudnia. Do zobaczenia. Magdalena Rząd, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Dziś pogodnie nad przeważającym obszarem Europy, pochmurno i deszczowo na północy i na wschodzie. I tam też najchłodniej około 1 stopnia, cieplej na południu do 14 stopni w Marsylii i w Madrycie. A w naszym kraju sporo śniegu, w centrum i na Warmii popada deszcz ze śniegiem, więcej przyjaźni na Pomorzu i na Podlasiu. Na termometrach od 0 na południowym wschodzie do 5 stopni na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i północy, ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1027 hektopaskali. Na teraz to wszystko, dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.